Władimir Putin groził wojną atomową niszczącą cały świat. Do tego wygrał wybory prezydenckie miażdżąc konkurencję, dosłownie i w przenośni. Zdobył ponad 87% głosów. Zdaniem analityków będzie rządził do 2030 roku, chyba że wcześniej go jasny szlak trafi. Sąd w Moskwie skazał nauczyciela za napisanie wiersza. 7 lat ciężkiego więzienia za to, że napisał wiersz, mówiący o tym, że dobrze by się przydał rosyjski Klaus von Stauffenberg. Ten w czasie II wojny światowej przeprowadził nieudany zamach na życie Adolfa Hitlera. Zdaniem sądu nauczyciel apelował o zabicie Władimira Putina. Moim zdaniem wręcz przeciwnie, apelował o to, aby przeprowadzić nieudany zamach na życie Władimira Putina. Tu na zdjęciu widać Putina, który uspokaja, że tam nie boi się tam żadnych zamachów. Rosyjska flota na Morzu Czarnym została oślepiona. Można było obejrzeć nagranie. Okręt rozpoznawczy Iwan Hurs został trafiony rakietą. Radioelektryczne systemy rozpoznawcze szlak trafił. Do tego rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła swój własny myśliwiec. U wybrzeży Krymu poszedł na dno so 35. Mamy w końcu dowód na to, że w Korei Północnej faktycznie zabronione są zachodnie imperialistyczne dżinsy. W państwowej telewizji wyemitowano brytyjski program ogrodniczy, gdzie widać wyraźnie, że spodnie ocenzurowano i jak na porządny reżim przystało, pozyskali program też nielegalnie. Jeden z najszybszych rollercoasterów na całym świecie został zamknięty. Dododon w Japonii w ciągu półtorej sekundy potrafił się rozpędzić do 180 km na godzinę. Atrakcja została zamknięta, bo łamała pasażerom kości. W USA kampania prezydencka rozkręciła się na dobre. Kandydat Republikanów Donald Trump wydał swoją własną Biblię, Biblia Boże Chroń Amerykę. Jego wersja zawiera patriotyczne dodatki i wskazówki dla Amerykanów. Jeśli ktoś jest chętny i ma 60 dolarów w zapasie, można kupić online. W Arabii Saudyjskiej kobieta musi mieć pozwolenie na to, żeby wziąć ślub. Następnie musi być uległa mężowi. A jeśli nie jest uległa mężowi, wówczas trafia do specjalnego zamkniętego ośrodka. W rankingu równości płci na 146 krajów na świecie Arabia Saudyjska zajmuje 131. A media doniosły, że przedstawiciel Arabii Saudyjskiej ma trafić do komisji do spraw statusu kobiet w ONZ. Koniec świata. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pani Krystyna Pawłowicz, lat 71, porównała się do Demi Moore, lat 61. Napisała, że Demi nie imponuje urodą i porównała zdjęcia online. No faktycznie, żadnej różnicy. Pewien 24-letni mieszkaniec Tajwanu odmroził sobie stopy i ubiegał się o milion funtów odszkodowania. Potem się okazało, że celowo sobie odmroził nogi, zanurzając je w suchym lodzie. Na 10 godzin. Jest duże podejrzenie, że będzie siedział, bo stać już nie może. Słyszysz Etiopia i myślisz Afryka, doskonała kawa. I bankomaty. W marcu okazało się, że największy bank w Etiopii miał awarię systemu. W przeważającej części studenci zaczęli wypłacać więcej pieniędzy z bankomatów niż faktycznie mieli na koncie. Nim Commercial Bank of Ethiopia połapało się o co chodzi, zniknęło z banku ponad 40 milionów dolarów. 62-letni Niemiec przyjął szczepionkę na COVID 217 razy. Od 2021 do 2022 Trzeciego robił sam na sobie eksperyment. No i nie zachorował. Lekarze twierdzą, że trzy dawki w zupełności wystarczą. Pocieszające przynajmniej jest to, że tym razem Niemiec robił eksperymenty na sobie. Jest sobie ośrodek ratujący dzikie zwierzęta w Knutsford w Wielkiej Brytanii. Pewna pani znalazła dzień wcześniej jeżozwierza Takiego malutkiego. Zaopiekowała się nim. Włożyła go do kuwety, nasypała jedzenia, a jeżyk nic sobie z tego nie robił. Nie ruszał się, nie jadł, więc zabrała go do ośrodka. Tam dopiero wytłumaczyli pani, że to tak naprawdę pomponik od czapki. Turyści przeważnie szukają rozrywek, a ci, którzy trafili do RPA, mieli nie lada gratkę. Rozzłoszczony słoń wbijał swoje kły w auto, no i je podnosił. Najprawdopodobniej był głodny albo pokłócił się z dziewczyną. Kiedy w Alabamie w USA Sąd Najwyższy uznał zamrożone embriony za ludzi, to we Francji parlament zdecydowaną większością głosów był za tym, żeby wpisać prawo aborcyjne do swojej konstytucji. W USA w stanie Ohio konie policji konnej uciekły ze stajni i biegły po autostradzie pod prąd. Niemiecki Bundestag zalegalizował marihuanę. Nasz zachodni sąsiad pozwala na posiadanie i uprawianie na własny użytek. W stanie Kentucky w USA ciężarówka zawisła nad wodą. Zdołano uratować Kobietę z kabiny pojazdu. Szczęśliwie nie spadła prosto z mostu. W Katalonii pani Maria skończyła 117 lat. Jej recepta na długowieczność to porządek, spokój i unikanie toksycznych ludzi. Dzieci w Oklahomie lizały sobie stopy. Pewna szkoła postanowiła zorganizować zbiórkę pieniędzy. Zorganizowano loterie, były konkursy, zawody i inne tam atrakcje. W ramach jednej atrakcji dzieci wzajemnie lizały i ssały sobie stopy. Zawsze jakiś pomysł, żeby urozmaicić zajęcia w Polsce. Na przykład rekolekcje. Do niepokalanego poczęcia doszło w USA. Tym może się pochwalić pewna płaszczka o imieniu Charlotte. Cztery Boliwijki postanowiły zdobyć szczyt Mount Everest w spódnicach. I kiedy osiągną szczyt, chcą nimi zakręcić. To może teraz zespół pieśni i tańca Mazowsze zdobędzie rysy. Rok 2024 nie jest najszczęśliwszy dla samolotów pasażerskich. W Los Angeles jeden musiał awaryjnie lądować, po tym jak po starcie odpadło mu koło. Kim Jong-un odwiedził poligon i wezwał do zwiększenia potencjału zbrojnego swojego kraju. Tu na zdjęciu widać, jak nadzoruje strzelanie do bezpańskich psów, a tutaj, po zaobserwowaniu zdolności strzelczych swoich wojsk, postanowił wziąć sprawy w własne ręce. Wszyscy znamy scenariusz filmu Skazani na szałszank, gdzie główny bohater przez kilkadziesiąt lat dłubie dziurę w ścianie, w końcu wychodzi z tego tunel. Otóż doszło do niemieckiej wersji. W bawarskim areszcie 29-latek czekał kilka miesięcy na wyrok. Jako, że tęsknił za kilkomiesięczną córeczką, postanowił łyżką wydłubać dziurę w ścianie. Powiązał ze sobą prześcieradła i wymknął się przez dziurę. Policja go raczej szybko złapała, ale problem w tym, że niemieckie prawo nie honoruje czegoś takiego jak ucieczkę z aresztu jako coś niedozwolonego, więc jak już to dołożą mu paragraf za zniszczenie mienia publicznego. Co może się zdarzyć, jeżeli papuga ma sesję zdjęciową? Może na przykład się spłoszyć i uciec na drzewo. Tak było w Teksasie, piętnastoletnia samba siedziała na drzewie całe trzy dni. Prośby i groźby nie pomogły, bezradnie rozłożyła ręce straż pożarna, ale gdzie diabeł nie może, tam chipsy pośle. Sport dostarcza wielu pozytywnych wrażeń i daje dużo endorfin. 27-letni holenderski tenisista Talon Gríkspor do tego stopnia się wściekł, że rozwalił rakietę na boisku. Kolarski zespół Team Wisma zdobył nagrodę najbardziej porojonego kasku wszechczasów. FIFA odrzuciła propozycję wprowadzenia niebieskiej kartki, która w zamyśle miała wprowadzić 10-minutową karę na zawodnika. Usunięcie go z boiska za faul taktyczny czy niesportowe zachowanie. Podobno kartka ma znaleźć inne zastosowanie. Jako ostrzeżenie przed buntem smerfów. Jako ostrzeżenie, że Sonic wypił za dużo ginu z tonikiem. Albo jako sygnał, że dziadek gotowy jest na seks. Mało brakowało, a 21-letni Francuz Artur Cazot zagrałby się na śmierć. Tenisista walczył dwie godziny w upale, zanim nie zemdlał. Jego trochę zdezorientowany rywal natychmiast wygrał. W lutym bezprecedensowo szlabany atakowały kierowców. W marcu kierowcy przeszli do kontrataku. Pewien 27-latek przyuważył jedną rogatkę i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Po skoszeniu rogatki zjechał do rowu, by uniknąć czołowego zderzenia. Za swój bohaterski czyn otrzymał nagrodę w postaci mandatu 2000 złotych. Z kolei kierowca cysterny z gazem musiał zareagować na agresywne zaczepki i rogatek. Dodając lekko gazu, wyrwał jeden ze szlabanów, zatrzymując się na środku torów. Jedni twierdzą, że je staranował. Ja uważam, że to była obrona konieczna. Szczęśliwie maszynista nadjeżdżającego pociągu zdążył zahamować. W Lesznie Polacy się przekonali, że można sobie poradzić z dziurami w nawierzchni. Można było w dziurze powędkować i wyłowić rybę. Można było nasypać ziemi i wyhodować sobie kwiatka, czy nasypać do środka węgla i urządzić sobie dobrego grilla. I można powiedzieć, że to poskutkowało, bo część dziur załatano. W szkole w Grabinach nauczyciele zwrócili uwagę, że zaczęły znikać laptopy i jakieś inne sprzęty. W odpowiedzi na pytanie, co się dzieje tak właściwie ze znikającym sprzętem, dyrektor odparł, że są oddawane do serwisu. Okazało się, że dyrektor je sobie zwyczajnie przywłaszczył. Miał problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Jak szczytny cel, to szczytny cel. Oddajesz krew, pomagasz, dostajesz czekoladę. Tak jest. Albo chałwę i majonez. Tak było w centrum krwiodawstwa w Krakowie. Do wyboru była czekolada, ale więcej zdecydowanie osób wybrało chałwę i majonez. Ja poczekam, aż w ofercie będą kiszone i małpka. W Złotoryi 24- i 33-latek ukradli łącznie ponad 300 jajek niespodzianek. Część zgubili, resztę zniszczyli, szkód narobili za 1500 zł, a czeka ich być może 5 lat więzienia. 45-latek w stolicy, w dyskoncie, wyjął pomidory, zeskanował, wyszły jabłka, wyszła lipa. Mężczyznę zatrzymano, udaremniono kradzież na kwotę rzędu 36 zł. Policja, w związku z tym, że miała do czynienia z tak poważnym przestępstwem, musiała przestępcę wyprowadzić w kajdankach ze sklepu. No i grozi mu do 5 lat więzienia. Urząd miasta w piekarach śląskich jest otwarty na cały świat. Tak to zresztą jest, jeśli się ma stronę internetową. Z tym większym zaskoczeniem przez kilka godzin mieszkańcy mieli sposobność wejść na stronę urzędu i obejrzeć sobie dobre porno. Hojnie wyposażona przez Matkę Naturę, kobieta prężyła się na ekranie. Okazało się potem, że hakerzy włamali się na stronę urzędu. Słyszy, że bardzo wiele kamieni serca musiało spaść mieszkańcom Wrocławia. W końcu o niej ich urzędzie jest mowa. Według raportów Polacy marnują bardzo dużo jedzenia w okresie świątecznym. Zdaniem specjalistów jest sposób na to, żeby temu zapobiec. Całe szczęście, że od 1 kwietnia dają z powrotem 5% VAT-u na żywność. Kampania samorządowa dała się wszystkim we znaki. Jednych namawiał Bóg, by kandydowali. Grzegorzu Michale, weź się do roboty. Lubuskie cię potrzebuje. Inni chyba z kolei rozmawiali z diabłem. Kandydujesz. Kandyduję. Jedni w rytmie disco polo. Zaangażowanie, to jego znak rozpoznawczy. Głosuj na niego, wypuść światło nadziei. Drudzy w rytmach reggae. Pasje, spotkania i kwestowanie. Pomagać ludziom, to moje zadanie. Jeszcze inni hip hopowo. Nasza kultowa gmina. Kocham ją szczerze, choć nie wszystko się tu spina. Jedni angażowali służby mundurowe. Podobno ubiega się pan o mandat. Fakt, na wójta gminy gniezno. Życzę powodzenia. Drudzy angażowali krasnoludki Jedni miażdżyli czołgami auta. A Maciej Klocek zachęcałby stawiać na dwójkę. Tak, to prawda, wybory samorządowe dają się wyznaki wszystkim, ale nie tak jak mieszkańcom Poznania. Gratulujemy poznaniakom tak doskonałego kandydata. Z wyścigu ubieganie się o głosy elektoratu w Hełmie musiała się wycofać pani Klaudia Szyszkowska. Niestety, wścibskie media przypomniały, że w 2022 roku okradła drogerię na 700 zł. Miejsce 12. Jeden promil wystarczył 51-letniemu mieszkańcowi Krasnego Stawu na to, żeby wsiąść do samochodu, pojechać na policję i złożyć zawiadomienie. Niestety policja zatrzymała go, oskarżając o jazdę po pijaku. Miejsce 11. Mając 1,5 promila alkoholu we krwi w powiecie międzychodzkim można uciekać konno niczym kowboj przed policją. Popisy jeździeckich umiejętności skończyły się mandatem w wysokości 3,5 tysiąca złotych. Miejsce dziesiąte, półtora promila wystarczy, by 23-latek został obudzony przez policję w salonie urody. W niedzielę nad ranem, kiedy wybijał szybę, musiał mieć więcej. Po tym, jak się wkradł, wygodnie się rozsiadł w fotelu, pooglądał sobie telefon i zasnął. Za taki nocleg mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Miejsce dziewiąte, dwa promile wystarczyłyby 27-latek z Poznania, stęsknił się tak bardzo za ojcem, że złapał za łopatę, pojechał na cmentarz i go wykopał. Policja go zatrzymała, kiedy jechał tramwajem z urną. Miejsce ósme, 2,5 promila wystarczyło, by oblać egzamin na prawo jazdy. W Częstochowie 31-latek musiał się wyluzować przed siódmym już podejściem. Miejsce siódme, ponad 2,5 promila dla mieszkańca Polic, który zamiast zajechać na parking wjechał w paczkomat, a chciał po prostu sobie w sklepie kupić piwo. Miejsce szóste, mimo trzech promili we krwi mieszkanka Bełchatowa w jakimś stopniu zajmowała się swoją 15-miesięczną córeczką. Miejsce piąte z trzema promilami 56 latek miał na tyle pewności siebie i odwagi, by jechać drogą krajową numer 10 na rowerze. Kiedy go policjanci zatrzymali na wysokości wałcza, to mało tego, że był kompletnie pijany, to jeszcze jedną ręką trzymał kierownicę, a w drugiej trzymał puszkę piwa. Sąd rozważa nałożenie kary w wysokości do 30 tysięcy złotych. Miejsce czwarte. Z trzema promilami 37-letni mieszkaniec wojski w towarzystwie swojego 13-letniego syna. Zaorał swoim traktorem dwa samochody. Miejsce trzecie. Kobiety są naprawdę zdeterminowane, żeby zrobić zakupy, mimo czterech promili 36-latka była na tyle zdeterminowana, że wraz ze swoją sześcioletnią córką wybrały się na zakupy do galerii handlowej. Miejsce drugie 4 promile wystarczyły 37-latce w Kielcach na to, żeby wjechać nie swoim samochodem w nie swoje ogrodzenie. Miejsce pierwsze. Cztery promile pozwoliły na to, żeby w Janowie Lubelskim dokonać czegoś wielkiego. Delikwent z kolegą postanowili walczyć z zielonymi słoniami, kiedy akurat jechał patrol policji. W Rudzie Śląskiej policja odkryła na barierkach tuż przy wiadukcie samochód. Żeby takie coś osiągnąć trzeba mieć jeden promil. W Gdańsku samochód ciężarowy stoczył się do wody. Kierowcy udało się wyskoczyć szczęśliwie z kabiny. Nie ma co wchodzić w stereotypy kobiety za kierownicą, ale w Poznaniu pani pomyliła gaz z hamulcem i wjechała swoim samochodem elektrycznym do sali gimnastycznej. Za taką przyjemność płaci się 300 zł. Śluby to powody do radosnych uniesień, do pięknych tortów weselnych no i dokręcenia bączków na środku ruchliwego skrzyżowania. Tak uczynił kierowca BMW w centrum Białego Stoku. 21-latek w taki sposób postanowił uczcić ślub kolegi, choć wiele tu do powiedzenia miały narkotyki, które zażył. Co może być gorszego od pijanego kierowcy za kółkiem? Być może dwóch pijanych kierowców. Policjanci na Dolnym Śląsku zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden mający dwa promile zajechał na stację benzynową, a drugi mający półtora promila odjechał z tej stacji benzynowej. A wisienko na torcie jest to, że obaj panowie mieli cofnięte uprawnienia. W Starachowicach 37-latka uciekała policji na drodze krajowej nr 9 pod prąd. I tak uciekała i uciekała, póki się nie zatrzymała na Toyocie jadącej z naprzeciwka. Pod 48-latka jechała na terenie zabudowanym 113 km na godzinę. Spieszyła się, bo wiozła obiad, a straciła prawo jazdy. W Ostrowie Wielkopolskim policja otrzymała zgłoszenie o przemocy domowej. Czterolatka w czasie zabawy ugryzła tatę. Ten zadzwonił na policję. Funkcjonariusze wytłumaczyli dziewczynce, dlaczego nie gryzie się rodziców. 26 i 30 latek zostali zatrzymani przez policję po tym jak wjechali do sklepu kradzionym autem. Sklep zbierał pieniądze na chorego mieszkańca i w sklepie był słoik z uzbieranymi datkami. Miał być, ale nie był, bo dzień wcześniej akurat słoik przekazano na ten cel charytatywny. Łupem złodziei padły cukierki warte 4 zł, mogą dostać aż 10 lat więzienia. W Gorzowie Wielkopolskim dwóch mężczyzn wybrało się na spacer z kołami ratunkowymi. Szybko się okazało, że koła pochodzą z okolicznego bulwaru. Dla mężczyzn nie było już ratunku. Zamiast kół ratunkowych mają teraz mandaty po 500 złotych. 5 tysięcy złotych kosztuje driftowanie na parkingu centrum handlowego. W Białołęce dokonał tego Mercedes, na oczach kolegów. W Bydgoszczy pewnemu kierowcy tak się spieszyło, że nie czekał na pasażerów tramwaju. Wjechał między wsiadających i wysiadających. Dzięki nagraniu może otrzymać grzywne w wysokości do 30 tysięcy złotych. Kto Boka temu zabroni? W Bydgoszczy ktoś na pewno zapomniał jak się jeździ. Na nagraniu widać jak kierowca mimo czerwonego światła jedzie dalej. W dodatku z pasa do skrętu w lewo. Kolejny kierowca może liczyć na grzywne w wysokości do 30 tysięcy złotych. Na drodze krajowej 91 we Fletnowie kierowca nie widział znaków, wyprzedzał na zakazie, ominął wysepkę z lewej. Nic wielkiego, a jednak grozi za to 30 tysięcy grzywny. Do kolizji dochodzi w całej Polsce, nawet w Zielonej Górze. Kierowca ciężarówki chciał zmienić pas i zajechał drogę Audi. Kierujący Audi chciał się odwdzięczyć. Tyle że po zajechaniu drogi ciężarówce ten gwałtownie zahamował. Ciężarówka zdążyła zahamować, ale znajdujący się z tyłu autobus już nie. Kierowca Audi w ramach własnej nauczki otrzymał 3000 zł mandatu i ile punktów karnych. 10. Na S7 33-latek jechał 176 km na godzinę, bo zapomniał kupić bukiet na dzień kobiet. Zamiast bukietu dostał 1500 zł mandatu. I ile punktów karnych? 13. Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, przejechanie na czerwonym świetle, przez przejście dla pieszych i torowisko, kiedy akurat jedzie pociąg. Ile punktów karnych dostała 22-latka? 20. To były absurdy z miesiąca marca. Mam nadzieję, że się podobały. Jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka, dajcie kciuka w górę, dajcie komentarz, dajcie cokolwiek. Może oddajcie krew. Podobno jeszcze majonezu i hałwy jeszcze zostało. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!